Cześć, w dzisiejszym filmiku opowiem Wam o tym, jak przytyć. Jeżeli chodzi o zwiększenie swojej masy ciała, myślimy o tym, że bardzo mało osób się z tym spotyka. Niemniej jednak ja w swojej praktyce w gabinecie widzę, że dość spora część osób, które się do nas zgłasza, również mają w tym kierunku problemy sylwetkowe, nie tylko w kierunku zmniejszenia masy ciała, chociaż myślimy, że jednak to jest częstsze. I tutaj musimy w tym przypadku sobie odpowiedzieć na kilka bardzo istotnych czynników, ponieważ jeżeli chodzi o przytycie, to musimy zawsze szukać jakiejś przyczyny. I tych przyczyn może być kilka. Tych czynników takich przyczynowych, to one mogą być na przykład związane z tym, że mamy nieodpowiednio zbilansowany zapotrzebowanie swoje energetyczne do tego, co tak naprawdę faktycznie jemy, bądź na przykład do swojego trybu życia, aktywności fizycznej również to zapotrzebowanie nie jest w odpowiedni sposób dobrane. I tutaj, jeżeli chodzi o te aspekty związane z naszym zapotrzebowaniem energetycznym, a naszym wydatkiem energetycznym, to musimy zawsze pamiętać, że osoba, która powiedzmy ma tryb pracy siedzący przy komputerze, czy większość swojego czasu tak naprawdę nie jest w jakimś ruchu, zdecydowanie u nich będzie zupełnie inna aktywność, tak? Ze względu na to będzie również niższa podaż energetyczna potrzebna do tego, żeby organizm dobrze funkcjonował, a u osoby, która pracuje fizycznie, która jest stale w ruchu, ma taki tryb bardziej dnia aktywnego, to zdecydowanie u nich trzeba troszeczkę więcej tych makroskładników włączyć do jadłospisu, aby tutaj na tym poziomie było wszystko wyrównane. Więc pierwszym czynnikiem, o który powinniśmy zadbać, to zdecydowanie to zauważyć, czy w naszym menu czegoś nie brakuje, czy jakichś właśnie makroskładników należałoby dodać, część z nich modyfikować, zamienić, i tutaj głównie skupiamy się na tym menu. Fajnym sposobem do tego, żeby się zorientować, czy faktycznie tutaj mamy odpowiednio ilość tych makroskładników, które są potrzebne do funkcjonowania organizmu, jest prowadzenie dzienniczka żywieniowego. Możecie go sobie prowadzić w naszej aplikacji iVen. Tutaj zostawiam link do sklepu, żeby można było się więcej dowiedzieć o tej aplikacji. Tam macie sporo informacji co do tego, jak prowadzić taki dzienniczek, dużo ułatwień do tego, żeby później sobie cały tydzień zobaczyć i przeanalizować, lub na przykład udostępnić dietetykowi już podczas konsultacji, który też może właśnie w taki sposób przeanalizować i doradzić, jaki sposób modyfikować to menu, żeby w odpowiedni sposób zadziałało na organizm. Niemniej jednak wiele z osób, które zgłaszają się do gabinetu, powiedzmy, że nie mają takiej łatwej przyczyny, jeżeli chodzi o to przytycie, ponieważ jest to związane również z jednostkami chorobowymi. Zdarza się tak, że są osoby, które są niezdiagnozowane, więc tutaj zdecydowanie szereg badań powinny zostać one zlecone, wykonane i tutaj ścisła współpraca z lekarzem specjalistą. Czy to są problemy związane z tarczycą, czy to jest problem związany z jelitami, z problemami z żołądkiem, z trawieniem, z wchłanianiem. Tutaj należałoby te specjalistyczne badania wykonać i określić jakby przyczynę, przez którą właśnie nasz organizm nie do końca wchłania składniki odżywcze, nieodpowiednio je trawić, co również może towarzyszyć nam tutaj inne objawy związane ze strony układu pokarmowego, które będą dawały dość silne efekty niestrawności, wzdęć, bulgotań w jelitach itd., itd. Te rzeczy już często o nich wspominam, także nie będę tego powtarzała. Niemniej jednak te badania tutaj są bardzo istotne. Sprawdzamy również niedobory, czyli robimy sobie badania podstawowe witaminy B12, kwasu foliowego, żelaza, ferytyny, tutaj witamina D, również pierwiastków, magnezu, wapnia, sodu. Tutaj jak najbardziej te rzeczy też należałoby określić, czy są w niedoborach i ewentualnie właśnie pokusić o uzupełnienie tego wraz z tym, żeby w podaży dietetycznej również te wskaźniki mogły być uzupełniane. Dzięki temu później nasz organizm naprawdę lepiej funkcjonuje i zdecydowanie możemy sobie tutaj ku swojemu zdrowiu iść w taką drogę lepszego samopoczucia. W
Wspomniałam już o chorobach, wspomniałam już o zapotrzebowaniu energetycznym. Kolejnym czynnikiem, takim trzecim, który tutaj też jest ważny w przytyciu, pamiętajmy o naszym stylu życia, czyli to, ile godzin śpimy, jak się regenerujemy, jak dbamy o swój organizm w kontekście tego, żeby właśnie on był w takiej równowadze. To te wszystkie trzy rzeczy, o których wspominałam, są istotne, bardzo ważne i muszą ze sobą współpracować, żeby tutaj ten cel osiągnąć. Wiele się słyszy o tym, że możemy, jeżeli chcemy przytyć, to należy sobie zwiększyć w swoim menu takie produkty jak słodycze, fast foody, chipsy. Możemy sobie tutaj robić samowolkę, jeść wszystko, co chcemy, jak popadnie i na pewno wtedy przytyjemy. Tylko pamiętajmy, że to są tak zwane trochę puste kalorie. Może tutaj jakby nasycenie sytości naszego organizmu gdzieś tam osiągniemy na kilka godzin. Niemniej jednak, jeżeli chodzi o składniki odżywcze, które w budowaniu prawidłowej masy ciała są niezbędne, niestety, ale taki system żywieniowy jest zdecydowanie ubogi i możemy się doprowadzić do jeszcze większych niedoborów, co w konsekwencji może doprowadzić do naprawdę bardzo poważnych schorzeń w naszym organizmie i pogłębienia, zwiększenia objawów, które gdzieś tam występują. Więc zdecydowanie taki system żywieniowy nie jest tutaj odpowiedni, jeżeli chcemy sobie po prostu zwiększyć ilość zapotrzebowania kalorycznego w ciągu dnia. Najłatwiej jest to zrobić czymś słodkim, czy pizzą, czy jakimś produktem właśnie takim fast foodowym. Niemniej jednak to nie jest dobre i zdrowe dla naszego organizmu, więc zdecydowanie takich produktów unikamy. Kolejnym takim czynnikiem, produktem, który należałoby tutaj ograniczyć, to jest kawa, która może blokować wchłanianie składników odżywczych, również może w niektórych przypadkach podrażniać przewód pokarmowy u tych osób, które gdzieś tam jakieś schorzenia w tym przewodzie pokarmowym mają. Więc zdecydowanie nie 5 kaw dziennie, jedna filiżanka to jest maks, co można sobie pozwolić. I zdecydowanie tutaj należałoby to ograniczyć. Samo tyczy się alkoholu, również w tym przypadku nie będzie to zalecanym produktem. Więc odradzam tego typu zabiegi. Jeżeli chodzi o produkty, które wręcz są polecane i co zrobić, czyli jakie rzeczy wprowadzić, żeby nasz organizm był w dobrej kondycji i właśnie ta waga się zwiększała, to pamiętajmy, że przede wszystkim musimy zadbać o pełnowartościowe posiłki. Czyli jeżeli chodzi o źródła, to powinniśmy dbać o to, żeby były dobre źródła białka, żeby tutaj ten białko jako budulec wielu elementów w naszym organizmie zdecydowanie był na odpowiednim poziomie, nawet delikatnie może być wyższy niż takie standardowe zapotrzebowanie, ale kwestia zwiększania tych ilości jest zależna od tego, jak funkcjonuje nasz organizm. Więc zdecydowanie, jeżeli chodzi o źródła białka, to tutaj musimy zadbać o odpowiednią ilość jajek, odpowiednią ilość mięsa, dobrej jakości, do odpowiedniej ilości również ryb czy owoców morza, które są niesamowicie zasobne właśnie w ten składnik, który będzie odżywiał nasz organizm. Zdecydowanie również pamiętajmy o prawidłowych źródłach tłuszczy i tutaj bardzo często pamiętajmy o tej różnicy, które tłuszcze używamy na ciepło, które na zimno, żeby nie zniszczyć ich cennych składników do tego, żeby w odpowiedni sposób funkcjonował nasz organizm i dbać o ten organizm od wewnątrz. Więc zdecydowanie, jeżeli chodzi o tłuszcze takie, które będą uzupełniały również niedobory i prowadziły do zdrowia nasz organizm, to przede wszystkim tłuszcze jak olej lniany, oliwa z oliwek, dobrej jakości, olej z wiesiołka, olej z czarnuszki. To są takie podstawy, które powinny występować w naszym menu. Co do tłuszczy takich, które używamy do obróbki termicznej, to tutaj możemy wprowadzić olej kokosowy, masło dobrej jakości, smalec gęsi. To są takie podstawy. Ewentualnie, jeżeli już się decydujemy, to możemy gdzieś tam wprowadzać oliwę z oliwek, aczkolwiek dużo jest tutaj przeciwników, zwolenników, jeżeli chodzi o tą oliwę z oliwek. Więc żeby nie traciła ona jakości swoich składników, to zdecydowanie bym odradzała obróbkę termiczną. Niemniej jednak najnowsze badania pokazują, że nie ma tam szkodliwych substancji. Kolejnym produktem to są dobrej jakości węglowodany. I tutaj osoby, które chcą zadbać o swoją masę ciała, zdecydowanie mogą sobie na te węglowodany w większej ilości pozwolić. Więc zdrowe kasze, zboża, ryż i również tutaj w tą część możemy wpleść owoce. Takie owoce jak winogron, mango, ananas, które są naprawdę bogate w
ilość węglowodanów jak najbardziej będą mile widziane, ale pamiętajmy, żeby zachować odpowiednią równowagę pomiędzy owocami a warzywami. Jednak przewaga powinna być warzyw, ponieważ one są nośnikiem również cennych minerałów, cennych witamin, które powinniśmy stale do swojego organizmu w taki sposób dostarczać. Skupmy się na tym też, żeby warzywa jednak były sezonowe, one wtedy mają większą jakość, większą biodostępność składników, więc zdecydowanie sezonowość tutaj wygrywa. Jeżeli chcemy przytyć, to powinniśmy tutaj dbać, tak jak już wspominałam, o zapotrzebowanie energetyczne. I w sytuacji osoby zdrowej spokojnie możemy rozpocząć zwiększanie obfitości posiłków takimi małymi kroczkami od samego początku. Niemniej jednak, jeżeli mamy problemy z kontakt z osobą, która ma problem ze strony układu pokarmowego, należy najpierw zadbać o to wyciszenie stanów zapalnych czy problemów, które wynikają tutaj z jakichś chorób czy dysfunkcji przewodu pokarmowego i dopiero w późniejszym czasie starać się delikatnie zwiększać jakby obfitość tych posiłków. Nie róbmy tego na siłę wtedy, kiedy ten przewód pokarmowy nie jest gotowy na przyjęcie takiej dużej obfitości, ilości pokarmu jednorazowo. Wtedy trzeba trochę dostosować to indywidualnie do naszej funkcjonowania i dopiero decydować się, w jaki sposób to po kolei wprowadzać. Jeżeli chodzi o kolejną rzecz, którą tutaj trzeba zadbać, to też o aktywność fizyczną. Zdecydowanie trzeba pamiętać, że typowe ćwiczenia jak aeroby to są na spalenie naszej tkanki tłuszczowej, ale nie będzie to mile widziane w sytuacji, kiedy chcemy przytyć. Bardziej przy przytyciu powinniśmy dbać o taką aktywność jak właśnie tutaj jakieś ćwiczenia siłowe, ewentualnie rozciąganie, joga, pilates, tego typu ćwiczenia. Jak najbardziej trzeba być w ruchu i trzeba być aktywnym, żeby te mięśnie w dobry sposób się odżywiały i tutaj ten przyrost był na prawidłowym poziomie, czyli mięśnie, a nie tylko i wyłącznie w formie tej naszej niechcianej galaretki, więc też ten czynnik jest do wprowadzenia. Podsumowując ten dzisiejszy filmik, pamiętaj o tym, że trzeba się uzbroić w cierpliwość. Przytyć jest troszeczkę trudniej i może w czasie to jest bardziej wydłużone niż odchudzanie, ale warto być cierpliwym w tych wszystkich krokach, dostosować je indywidualnie do siebie, do tego jak pracuje przewód pokarmowy i spokojnie te kroki systematycznie wdrażać. Daj znać w komentarzu, czego dowiedziałeś się ciekawego z tego filmiku. Pamiętaj o tym, żeby pozostawić po sobie ślad w postaci lajka. Subskrybuj nasz kanał, żeby być na bieżąco. Do zobaczenia w następnym filmiku.